Witam serdecznie, mój gościem Sebastian Fryzowicz, ZBD. Witam. Wygrywacie dzisiaj Screen Service, ale trzeba powiedzieć, że łatwo nie było. Nie, no młode chłopaki bardzo dużo gonią, a nasz skład jest troszeczkę bardziej na masę niż na bieganie, także no ciężko było. Ta masa daje efekty w drugiej lidze, co prawda przegrywacie jeszcze przed Świętami, taki można powiedzieć dość ważny mecz, ale z drugiej strony pozycja lidera też jakby nie patrzeć jest. No na razie, ale no nie było składów kadrowych, tak jak dzisiaj też. I może następnym razem, jak się chłopaki zbiorą, będzie lepiej. Ta skuteczność, którą dysponowaliście na początku sezonu, teraz w ostatnich dwóch meczach, ta skuteczność pogubiona. No chyba święta zjadły. Święta, Sylwestra dały znać o sobie i chyba to procentuje. Co możesz powiedzieć dzisiaj o swoim rywalu? No bardzo wymagający przeciwnik. Młode chłopaki gonią, zaangażowani, walczą do samego końca. No i przegrali, myślę, że brakiem doświadczenia tylko. Następnym razem myślę, że będzie lepiej. Patrzymy na tabelę, macie 6 punktów. Nie potrafię teraz określić, jak to wygląda w kontekście awansu, ale jeżeli dobrze liczę, to będziecie mieć 2-3 bramki do przodu w korzyści tej tabeli, ale są drużyny, które mają, że tak powiem, lepszy bilans bramkowy z tego drugiego miejsca. Może być ciężko. No może być, ale myślę, że nasi strzelcy też skuteczność poprawią, bo jak już mówiłem, no chyba święta trochę dają sobie znać i na razie tak żyli świętami, może po świętach już odżyją, jak zaczną treningi. Będzie lepiej na pewno. Jeszcze takie pytanie odnośnie tabeli. Jak przychodziliście do Pucharu Ligi, wiem jakie były cele na ligę, wygrać i awansować do pierwszej, a w Pucharze, czy też był główny cel, żeby awansować, czy Puchar to miał być taki poligon doświadczalny, żeby pograć ze sobą bardziej? Myślę, że bardziej zabawa taka. Pograć, poruszać się przede wszystkim, bo mało jest tego treningu i to takie, żeby nie zastać się. A tym bardziej spalić coś po świętach. Spalić coś po świętach. Ostatnie pytanie. Jesteś nowym zawodnikiem drużyny ZBD. Nowym, bo przecież nie od początku, a nie grałeś też wcześniej. Jak wkomponowałeś się już ten zespół? Radzisz sobie w dogadywaniu się z chłopakami? To znaczy nowym. Myśmy grali całe życie razem ze sobą, można powiedzieć. A teraz, że przebywam za granicą, no to akurat urlop mi się trafił, no to wróciłem z powrotem do grania. I co, wracasz za granicę? No niestety. Do końca lutego, może do połowy i wracam z powrotem. No to życzymy, żebyś miał jak najwięcej frajdy z naszej gry. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.